Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Gość Radia Warszawa. A dzisiejszym gościem Radia Warszawa jest Tomek Rusek, znany jako tata na macierzyńskim. Dzień dobry, witam cię serdecznie. Dzień dobry Państwu, cześć, dzień dobry. Łączymy się w związku z wartościami, z tymi wartościami, które starasz się przekazywać dalej, czasem z ogromnym przymrużeniem oka, z ironią, odrobiną śmiechu, i myślę, że to właśnie trafia do nas wszystkich współczesnych, ale powiedz mi na początek, czy warto być tym aktywnym tatą i w ogóle co to oznacza? Aktywny tata to jest taki tata, który robi więcej niż robił jego tata. To czasem wystarczy tylko takie kryterium i już będzie całkiem nieźle. A tak na poważnie to jest tata, który nie pomaga mamie, tylko jest współrodzicem. To jest, myślę, dość ważne, bo cały czas jesteśmy trochę w tym zaklętym kręgu pomagania. Tata nie ma pomagać. Tata ma być rodzicem takim samym jak mama. Tak to widzę, tak to rozumiem. A dlaczego warto? No, ja nie jestem ekspertem, ale jest taki bardzo mądry gość w internecie, nazywa się Fathering, i on przytacza mnóstwo badań, które pokazują, że dzieci, które mają zaangażowanego tatę, lepiej się rozwijają, lepiej sobie radzą w życiu, lepiej wchodzą w okres szkolny i lepiej sobie radzą jako dorośli. Więc jakby minusów nie ma żadnych, plusów jest bardzo dużo. Wspomniałeś o tym, co jest bardzo ważne, czyli o tym robieniu więcej niż robili nasi ojcowie, chociaż oczywiście nie zawsze tak jest, bo przecież często te wyjątki od reguły także się pojawiają. Jeżeli chodzi o to, jak u ciebie to wyglądało, dlaczego zdecydowałeś się na tę pełną obecność w życiu swoich dzieci i z czym zetknąłeś się na początku? Czy na przykład zdziwienie kolegów się pojawiało? Jednak taki wzorzec, który pokutuje jeszcze? Trochę zdziwienia było, ale raczej wśród obcych ludzi, którzy mnie widzieli na placu. Czasami byłem jedynym ojcem na placu zabaw pośród mam, bo byłem na urlopie macierzyńskim też, czyli takim bardzo wczesnym, kiedy dziecko jest naprawdę małe, i nie znałem nikogo, kto na taki urlop poszedł, ani wśród znajomych, ani wśród dalszych przyjaciół czy w pracy, więc trochę zdziwienia było. A dlaczego to zrobiłem? No bo uświadomiłem sobie, że zawsze zdążę zrobić pieniądze, zawsze zdążę zrobić większym lub mniejszym, cudzysłowie, karierę, a pierwsze miesiące mojego dziecka się nie powtórzą. Pierwszy krok się nie powtórzy, pierwsze wyrazy się nie powtórzą, i chciałem być tego świadkiem po prostu. Chciałem w tym być. Niektórzy się śmieją, że przecież moja córka tego nie będzie pamiętała. Okej, ale ja będę pamiętał, więc zrobiłem to nie tylko dla niej, ale też po prostu dla siebie. Jak wygląda kwestia, no właśnie, kontaktów z innymi rodzicami, mamami w przeważnie, jeżeli mówimy o takich, no właśnie, urlopach macierzyńskich w przypadku taty? Czy to zdziwienie później przerodziło się w dobre kontakty? Czy panie wspierają takich ojców, wyjątkowych ojców, którzy chcą, którzy naprawdę poświęcają się temu bez reszty? Za chwilkę przejdziemy też do takich, którzy chcą być aktywni, ale wciąż także aktywni zawodowo. I jak to zrobić? Nigdy nie spotkałem się z niemiłą reakcją. Było trochę zdziwienia, było wiele, że tak powiem, prób wsparcia, chociaż tego wsparcia nie potrzebowałem, bo każdy tata, jeśli chce, świetnie sobie poradzi z dzieckiem, więc jakby wsparcia nie potrzebowałem. Było zawsze bardzo miło. Dużo zdziwienia było, bo nie każdy nawet wie do dzisiaj, że tata może pójść na urlop macierzyński, podkreślam, nie na tacierzyński czy ojcowski, ale na macierzyński, więc ten stan świadomości jest bardzo niski. Żałuję, że nie dostajemy my jako rodzice, jako ojcowie, takiej ściągi przy urodzeniu malucha, nawet ze szpitala, czy przy odebraniu aktu urodzenia, co nam przysługuje. To by bardzo ułatwiło, myślę, te kwestie. No dobrze, a teraz przejdźmy do takiej postawy, kiedy jednak pozostajemy jako ojcowie aktywni zawodowo, a jednocześnie chcemy być także przy naszych dzieciach. Czy to da się pogodzić? Bo wiadomo, że też nie zawsze choćby sytuacja finansowa nam na to pozwala. 100% racji. Domyślam się, że jest wielu ojców, którzy by chciał, ale nie mogą, no bo do tego jest potrzebny etat, najczęściej dobry etat, który pozwoli przeżyć za te 80% pensji, bo tyle jest na zasiłku macierzyńskim, to raz. A dwa, no czasami organizacja życia rodzinnego na to nie pozwala. A co wtedy robić? Nie wiem, bo w takiej sytuacji nie byłem, ale na pewno dałbym sobie, ile się da, poświęciłbym wszystko inne, czyli rozrywki, nie wiem, spotkania, pewnie jakieś wyjścia, żeby być w domu, bo
Ktoś, kto nie był dzieckiem sam 24 godziny na dobę, nie wie, jaka to jest ciężka praca. Jak wielkiego wsparcia potrzebuje mama, która została z dzieckiem, więc warto wtedy przestawić trochę priorytety w życiu i skupić się po prostu na rodzinie. Nie być tym ojcem, który tylko kąpie w sobotę, bo też takim tatą byłem kiedyś przy pierwszym dziecku. Warto spróbować dać siebie więcej, bo to jest możliwe. Owszem, czasem kosztem snu, rozrywki czy hobby. Aha, czyli trochę przyznajesz się do przemiany w międzyczasie. Tak, przyznaję się, moja wina, wielka wina, przyznaję się, tylko do tego też trzeba dojrzeć. Jak moja starsza córka ma 16 lat, wtedy tego do końca nie rozumiałem. Młodsza ma 3 lata, teraz to kumam. Więc bardzo bym chciał, żeby ktoś mógł zaoszczędzić sobie trudu mojej drogi i już teraz zrozumieć, że warto. Bo kiedyś, drodzy panowie, drodzy ojcowie, o waszych nadgodzinach będzie pamiętało tylko wasze dziecko, który was nie widziało. Szef zapomni, koledzy z pracy zapomną, więc przestawmy trochę priorytety. Rodzina jest ważniejsza od pracy, choć wiem, że to bardzo kontrowersyjne i niepopularne stwierdzenie, ale tak jest. Kontrowersyjne, ale warte zauważenia i odnotowania, przemyślenia, to na pewno. Teraz przejdźmy do kwestii twojej aktywności w internecie. Tata na macierzyńskim to profil, który zbiera mnóstwo najróżniejszych reakcji, bardzo pozytywnych w większości. Widzę też, że często dochodzi do takiej interakcji między tobą a osobami obserwującymi. No, wiem, bo sam jestem jednym z tych ojców, którzy cię obserwują i chciałbym zapytać, dlaczego postanowiłeś tym wszystkim dzielić się w internecie przy jednoczesnym, i to uważam za bardzo ważne, zachowaniu takiej prywatności dziecka, dzieci właściwie. To od początku miał być profil nie dla ludzi, tylko dla mnie. Pomyślałem sobie, że zrobię taki internetowy pamiętnik dla mojej córki, która jak dorośnie przeczyta sobie o moich zmaganiach, bo tak się zaczął w ogóle ten profil. Ja tam miałem 200-300 osób, bliższych, dalszych znajomych i tak to funkcjonowało. Potem zaczął się rozrastać. 5, 10, 15, 20, a teraz prawie 30 tysięcy ludzi. Zmieniłem też trochę ten profil, bo zobaczyłem, że ten humor, czasem trochę gorzki, czasem trochę ironiczny, pomaga innym dostrzec, że to, z czym się zmagają, ja też przechodzę, że inni też tak mają. I wiem, że to może zabrzmi trywialnie, ale to naprawdę podnosi na duchu, wiedząc, że inni też czasami mają ciężko. A to nie jest też tak trochę, że my potrzebujemy po prostu dystansu? Przepraszam, że ci przerwę. Zdecydowanie tak. Mam wrażenie, że wielu rodziców tak się spina i tak bardzo się stara być idealnymi rodzicami, że chętnie ten balonik czasem przebijam i mówię, zobacz, możesz mieć brudno w mieszkaniu, dziecko nie musi mieć przebieranego budziaka 7 razy dziennie, a ty masz prawo być zmęczony o 5:40 rano, bo budziłeś się 13 razy w nocy. Ja wiem, że to są rzeczy, które każdy z nas przechodzi, ale powiedziane głośno trochę odczarowują tą rzeczywistość i pokazują, że codzienność rodzica po prostu bywa ciężka i to jest okej. I nie zawsze musimy wyglądać jak najmodniejsza para z plakatu czy ulotki chociażby najróżniejszych producentów ubrań. Zgadza się, bo ta najmodniejsza para z plakatu wygląda tak samo rano jak wy, czyli ma pogniecione koszulki, poczochrane włosy i śpiochy w oczach. Niewiele czasu nam pozostało, ale chciałbym jeszcze poruszyć kwestię no właśnie dzielenia się takimi treściami rodzicielskimi, ale też chociażby formą bajkową, jeżeli chodzi o książki, które wydałeś do tej pory, bo ty już masz w tym momencie dwie na koncie, trzecia w drodze. Trzy na koncie, czwarta w drodze. Przepraszam. Nie ma za co. Tak, na stronie www.tatanamacierzyńskim.pl możecie je zobaczyć i kupić. To są książki, których ja nie mogłem znaleźć. Naprawdę, napisałem książki, których szukałem i nie było nigdzie indziej, więc pomyślałem, że sam je stworzę. Najważniejsza dla mnie to jest pierwsza książka mojego taty, czyli książka, która tłumaczy ojcom w czuły, fajny sposób, że ojcostwo bywa ciężkie, że to jest czasami łóżko usłane różami z kolcami, ale że warto, że bycie dobrym ojcem, zaangażowanym ojcem procentuje i na pewno dadzą radę. Nie było takiej książki na rynku. Dla mam są tysiące książek, dla ojców nie było żadnej. Ja też nie znalazłem i przyznam szczerze, to co na pewno mnie zauroczyło w tym tekście, to jest krótki fragment dotyczący tego, że nikt nie rodzi się rodzicem, nikt recepty nie ma na to, trzeba dużo chęci i ćwiczeń, żeby z ojca stać się tatą. I to jest chyba kwintesencja tego, jaką my rolę jako ojcowie mamy pełnić.
Dziękuję, zgadzam się w 100%. Tak, tak. Szczęście moje polega na tym, że ja mam takiego tatę właśnie, więc taki wzorzec ojca miałem z tyłu głowy, kiedy sam zostawałem tatą. Wielu młodych ojców dopiero jest tym pierwszym pokoleniem ojców czułości, cierpliwości, obecności. Bardzo bym chciał, żeby ta książka pomogła kolejnym ojcom zrozumieć, że to jest ważne, że to jest męskie, słuchaj, bo to jest problem. Wielu facetów do dziś myśli, że bycie czułym, cierpliwym, obecnym ojcem jest trochę niemęskie. To jest strasznie męskie. Pełna zgoda. Człowieku, dbasz o swojego syna, o swoją córkę, nie ma nic fajniejszego na świecie. I tu niestety musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę, mam nadzieję nie ostatnią. Tomek Rusek, tata na macierzyńskim, był gościem Radia Warszawa. Dzięki. Dziękuję uprzejmie. Audycje takie jak ta powstają dzięki hojności słuchaczy Radia Warszawa. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj.